Siemaneczko widzowie, z tej strony Elza. witam w kolejnym odcineczku, dzisiaj weźmiemy luźno pod lupę CS Moni, bo to, CS CS Moni, dobrze to tak to już nazywajmy, e, bo ostatnio gadaliśmy o tym, że musimy coś zrobić o tym, drugą część, nowszy filmik, update, nie wiem czy pamiętacie mój stary, e, więc no, przydałoby się też odświeżyć e, pamięć, co tutaj gra, obczajmy jak to wszystko wygląda na CS Moni. E, może nie będę mówić tak, czy super warto, czy nie. Tylko po prostu poprzeglądamy, jak to tutaj y, wygląda, i troszkę sobie y, pogadamy. A na szybkim wstępie jeszcze strona do swoich skinów. Oczywiście to, że ja reklamuję tutaj skin Monkey, to nie będzie tutaj nic na CS Moni źle wpływać. Od razu z góry mówię, żebyście się o to nie wali. Będziemy normalnie patrzeć. Normalnie 5 dolarów z kodem LZ. Przypomnę, jeżeli chcecie mieć swoje skiny. Do tego strona nie wlicza ten naklejek. Przedstawięcie mnóstwo craftów ze stronki. Y, I czasem to jakieś drogie crafty, można je wysnajpić fajnie. I sobie je potem sprzedać dużo, dużo drożej na rynku z jeżeli chcecie. Plus tego, przy wpłacie wraz z kodem dostaniecie tutaj 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu 1000 dolarów, darmowe 350 dolarów, przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów. Bardzo spoko. Opcja Linkarz będzie w opisie. Dobra, ale już przejdziemy do CS Money. Tak, jak widzę, mamy swoje skinki, ale jak już od razu patrzę na oko, no, to karambit troszeczkę tańszy jest. Tak, jakbym go sprzedał na złotówki, to tam za 5000 widziałem, że można by było za około za do niego dostać. A mamy też opcję Instant Sell. Ja tej opcji nie pamiętam, żeby ona tutaj była. Może była, ale ja naprawdę dawno temu tu wchodziłem. Aha, i za instancję mam tutaj 4800 za tego karambita. Okej, okay. ja widzę tutaj takie luźne spadzanie, się nie czepiali, że jak dokładnie sesji tych nie biorę. My sobie tak luźno, luźno poglądamy. Jest to porównając do niektórych stron. Dobra, no nie wiem, ten karambit teraz też na dniach trochę spadł, więc to jest taka cena Przybliżona, nie najgorsza, bym tak powiedział Jak patrzę na niektórych stronach, no do sprzedawania, no niestety musimy się domyślić, liczyć, że to, to jednak tanie sprzedamy na takich stronach I nie będzie to, e, wiadomo, dużo, tym bardziej, z jest instant sell e, Więc tak, dobra e, Mój karambit 5825 zł warty w jakimś punku. dobra, sprawdźmy sobie Ile będzie mój karambit warty jakbyśmy go tutaj wpisali e, dobra tego teraz to, był face, to jest face Jedynka lub tr... Nie, no trójka właśnie yy, fiolet, różowa, nie? Czekajcie. Eee, chyba to jest taki. 7000, okej, okay. tu jest za 6800 też widzę. Yy, okej, okay. dosyć duża różnica w sumie cenowa. Yy, jak tutaj widzę. Yy, no, w sumie spora jest to dosyć różnica szczerze mówiąc. Chciałby to były 3400, ale tutaj tysiaka widzę, że na to jest różnica praktycznie. No okej, okay. tutaj różnicę mamy dosyć sporą, a właśnie przecież CS Money yy, patrzyło na crafty no nie, że oni wliczają, to jest bardzo fajne generalnie, że jak macie jakieś drogie crafty i nie chce wam się, nie wiem, wchodzić na buffa i sprzedawać ich na buffy, i to się naprawdę leniwy lub nie potrafi, to możecie tutaj wejść i jest ta opcja właśnie, że zobaczcie tutaj doliczane są stickery, no widzicie tutaj 2,20 <grym> za moje, troszkę mało ale w sumie to też nie są jakieś super stickery, to widzicie po 13 z kawałkiem one kosztują no from wiki to scena nie wiem czy one na tyle kosztują, aż też bym sprawdził, poczekajcie G2 Holo Sztokholm Czy to tyle kosztuje w ogóle, jak oni sprawdzają tutaj? Pyk, a włupki usuwamy G2 Sztokholm Zaraz sprawdzimy, czy to w ogóle tyle kosztuje, ile tutaj mają zapisane. Ile jest? A sticker, ok 1380, sprawdźmy. Bo a strony też mają, no właśnie, 1888 Strony też często mają problemy z tym aktualizowaniem tych cen naklejek. Więc w sumie to też może zadziałać w dwie strony. Możecie na tym stracić. Ale też, jak będziecie myśleć, i strona nie zaktualizuje ceny, to na takim CS Moni pewnie jak coś drugiego będzie, i zła cena będzie, to też możecie pewnie to kupić troszkę tani. No ale właśnie, konieczną cenę, to też zakup tutaj z naklejką też będzie droższy. No klasyczkiem, polecimy 2K14, co? Sprawdźmy coś tutaj, to sobie tu wybrać. A, tu są te dostępne, czy co, od razu skakują te, które tutaj są, czy jak to działa? No nie wiem, weźmy sobie. Okej, okay. są orionki. I nitro, tak? To też jest. Czy nie jest to nitro? Nie, jest to, to Atomic, tak? atomik tak. atomik Alloy jest jeszcze. No i ile? Na przykład tutaj jest. E Sticker 426 zł. Ok. No najgorsze to, że ja się tak na craftach nie znam. I często mi wyceniać. Chyba najlepiej, jakby tutaj był ten craft, nie? W tym, momencie, w tym miejscu na uspie. Więc to ciężko mi to wycenić. Może by się to dało jakoś fajnie wysnapić, żeby na tym dobrze wyjść, no nie wiem czy w tych przykładach akurat wydaje mi się, że raczej tutaj nie będzie jakiegoś sporego profitu ale powiem tak tak nie jest najgorzej jak chyba kiedyś patrzyliśmy na CS nie wydaje mi się, że trochę się poprawiło, chociaż może ja już mam też złe mniemanie wiecie, może już po prostu tutaj mi się w głowie po prostu kręci, co za aukcje, O tego to ja nawet nie widziałem aukcje jakieś, ale nie wiem, dobra nie, nie, nie chcę tego czytać, nie chcę się to wchodzić tak szczerze, to trochę już e Okej. Okay. Chyba tyle, nie? Market. Czekajcie, Market. To było. Aha, dobra. Okej, okay, Markecik tu możemy sobie... Go... To fajna. Fajna, że jest taka opcja. O kurczę, co tutaj jest na Markeciku, zobaczcie. No. no. Fajnie, że jest taka opcja. No i co widzę? Wy, wy możecie sobie ocenić sami jest moni. Eee, możecie napisać albo powiedzieć coś, czego ja nie powiedziałem. To jest takie. Nie traktujcie tego też zbyt może poważnie co tutaj mówię, sami sobie najlepiej obczajcie stronki i wymieńcie na tym, na tym, na czym e, oczywiście e, chcecie, więc co? To było tyle, trzymajcie się, życzę miłego dnia, widzowie. Cześć, cześć.